Felek, Reni Felek! Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia! Uwielbiamy jarmarki świąteczne, a dzisiaj odwiedzimy jeden z najbliższych naszym sercom i naszemu domowi. Serduszku jest miejsce. Jesteśmy na jarmarkach świątecznych w Łodzi, na Piotrkowskiej. Drodzy Państwo, zaczynamy jarmark świąteczny na Piotrkowskiej. Z lokalnym przewodnikiem. Tak jest. Dzień dobry, Reni Felek. Wow. To ja, przewodnik. We własnej osobie. Dzień dobry, dzień dobry. Ja się spodziewam, co oglądać, co jeść. Że ty jesteś elfem świętego. I to jest świąteczny elf Mikołaja. Kiedyś byłem, ale już nie. Ale wykorzystasz swoje doświadczenie i opowiesz nam o świętach. A my się cieszymy, że mamy przewodnika. Wchodzimy do fotobudki? Zaglądamy, chyba zajęta teraz jest. A nie, wolna, dobra. O, a pokazuję wolne wyjawy. Tutaj mamy mięska, kiełbaski, przepyszne sery tutaj jeszcze, tak? Bardzo dobre. Ojej, lubimy takie serki. Tobie to by można zapakować pod choinkę taki ser. A łapałeś tu wima za nos? Tutaj A, tak sobie wymyśliliśmy, że to sery są. A potem byśmy żyli nic nie czarowością. Dziwny ten ser, taki jakiś warzywny. Popiliśmy się tym szansem do serwisu. Chyba tak. Tak to działa. Browar. Bardzo dobry browar. Próbowaliśmy kiedyś. Wienieckiego. Któryś próbowaliśmy, ale nie pamiętam. Czy przędzamiane chyba? Przędzamiane. Mogliście próbować to i to, bo to jest w stałej. To jest pils, a to jest pszenica. I to jest Braipa, belgijska żytnia IPA, taka mocno chmielona z chmielami amerykańskimi. A tak to mamy jeszcze koźlaka, marcowe, to jest takie mniej chmielone, wiadomo, takie ciasteczkowe. No i hibiskus, lekko kwaśny hibiskus. Jakieś by można wziąć, ale to może jak zawrócimy, żeby tak, nie nosić. Będziemy wychodzić do ósmej, tam ósma minutami. Bo jak będziemy wychodzić, żeby teraz dobra, wychodzić. Okej, okay, wiadomo. Dzięki. Skarpety świąteczne to ja nie pominę. Takich jeszcze takie? Nie. Ale podobne, ale też bardzo nie takie. Podobne masz. Takich jeszcze nie mam, wiecie, takie muszę jeszcze kupić. No. Ja bym mogła mieć taką ścianę w pokoju. To jest taka delikatna sugestia od kobiety, że masz kupić Mikołaju! O, ważanki! Też czas. Cynamonowa. Kokosowe, płonnik, słoneczek, kladowe, szyszka. Szyszki. Preparowane, tradycyjne, drożdżowe smaki. Pracowałeś kiedyś na plaży? Ci patrol widzę. Jest, jest, to jest marszał. No tak, bo widzę tego. A, i tutaj i cześć. Tak, no, tak. Dzieciaki będą szalały. Tu jakie konkretne laski, wow. A ty masz opowiadać. No co, pierniki? Pierniki. Ty jesteś stary piernik, ty masz jutro urodziny. Ja jestem stary piernik, to jest młody piernik. No i sobie zwiedzamy pierniki. A tutaj jest piernikowa. A to jest pani piernikowa. Ty jesteś ciastek. A i tu przywieszki. Oszka, me, łucznika. Kolczyki, będziesz chciał uszy przebić. Z kotami jest i z takimi tymi. Klocki są też. Ale fajnie. A syrenki są? Nie, żartuję. Albo syrenką. Kabanowski, nie kabanowski. Chleby, nie chleby. Jakieś ładne. Co to jest? To. No, nie wiem. Szynkacze czy szynkacze? Dobra, który poprosi panią choinkę do tańca? Tak. Challenge. Kuba. Ale co? Dawał. Jaki challenge? Poprosić panią choinkę do tańca. Do tańca? Ty. Ja mam poprosić! Fajna jest ta pani choinka, no ale tak się wstydzę. Nie, no dobra, zajęta może. O, no nie trzeba było prosić. Miody. Naturalne miody, równo smakowe. Pszczele i miody, i przepyszne. Jajka miodowe. Ja tu się zapatrzyłam, właśnie zawiesiłam się na jedzonku. Przyglądam się uważnie. Ale i tak najdłuższa kolejka jest do was, do grzańca, zdecydowanie. Złote paluchy. Tutaj smaki Hiszpanii na rozgrzewkę. I tutaj również cała scena, centrum wydarzeń, karuzele. Dzieje się, dzieje. Bidżes, szaszłyki, bajdy. Tutaj serki.
Zonka. Nadal szukamy sera w tubce. I drodzy Państwo, teraz naszym przewodnikiem wyruszamy na takie wielkie koło. Na tej zjeżdżalni, tylko atrakcji byliśmy już 2 lata temu. A teraz idziemy na koło wysokie, będziemy oglądać piękne jarmarki bożonarodzeniowe z góry. Powodzenia wszystkim. Udało się dotrzeć na dół. Przeżyliśmy, słuchajcie, ten niezwykły rejs kolejką łańcuchową. Tak, taka ciekawostka. Baliśmy się, że to się będzie jakoś za długo. Potem baliśmy się o nasze życie. Zaczęliśmy wspominać, jak to kiedyś było lepiej. Tak. I potem zaczęliśmy się martwić, że się to długo kręci. I nie dziwimy się rodzicom, którzy boją się ze swoim dzieckiem iść na karuzelę. Dokładnie. Ale już jesteśmy na dole prawie. I Jadusia tutaj przed nami też. Mieliśmy na nią oko. Żeby wszystko było dobrze. Ileż emocji, proszę Państwa. Teraz idziemy to wszystko rozchodzić, ale było naprawdę super. Widoki przepiękne. Było przezimno, ale no jest jakby świątecznie zimowo, więc to też miał swój klimat. Szczególnie, że na jarmarku jest wiele miejsc, w których się można rozgrzać. Reklamę robimy w jarmarku? Chałupa, to jest reklama sama w sobie przecież. No właśnie, to nie trzeba reklamować. Boże kochany, pomyśl, czy ty mi jeszcze dzisiaj każesz coś wieczorem gadać? No powiedz o godzinie 20. Poczekamy jeszcze pół godziny. Tak, ale to wszystko wiesz, ale właśnie, a nie możesz mi powiedzieć ty nam o tej hałwie? Hałwa to jest najzdrowsza słodycz. Wiesz, no właśnie, prawda? Bardzo mi się to przekonuje mnie to, tak? Tu jest tylko sam sezam i cukier. I miłość. To broni Pani Boże cukier. Albo stewia. To jest okay. Tak, z tego co pamiętam, czy to jest hałwa kawowa? Pięknie. Pomarańczowa możliwa. Bardzo wytrawna, fajna taka. Tak. Taki torcik. Fajny. Pomarańczowa z pomarańczą. Wow. Czekoladowa. Może być pomarańczowa. Chyba po jakimś szkoleniu jest. Ty jesteś hałwiarzem. I tamta nie czeka. Aha. Co? Ze stewią. Och, czekoladowe wszystko. Czekoladowy świat. Czy coś do mnie mówicie? Bo was i tak nie słucham. Bo widzę czekoladę. To jest czekoladowy telefon? Tak, tak. Czekoladowy telefon? Ekstra. Ale zobaczyłam kawę piernikową. W jakiej cenie jest? 14,99. Okej. Okay. No i chyba się skuszę, nie? Kawa piernikowa, jak będziemy mieli młynek. Dobrze. Chyba dawaj. Weźmiemy, poprosimy. Jakie japonki hawajskie, czad. A jaki rozmiar? A jaki nie wiem. Okej. Myślę, że bardzo wygodne. Kurtosze. A, no to. Dla gorszy są zdecydowane kurtosze na spotkanie. O, to tego nie wiedziałam. Jak? Jeszcze raz?
kurtosze na słodko, langusze na słono. O, no to widzisz, nie widziałem tego. To kurtosze jedliśmy w takim razie. Świeczki, bombeczki. O! I buty. Nie mamy dekoracji świątecznej z Łodzi. Coś łódzkiego. Coś mamy dzwoneczki z różnych miast. Jakby było, to bierzemy. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Dzień dobry. A tutaj ryby. Ryby zalewa. Ryby ze śliwką. A tutaj wyroby amerykańskie. Jedno z rękodzieła amerykańskie. O, piękne. Oglądamy. I czapaje. Ekstra czat. Taki nie, materiał. Po prostu sami pierdoły gadamy i się z tego nie napa. Na tym w ogóle się opiera nasz kanał. A przecież nasz kanał się opiera o tym, że gadamy o pierdołach. Ale gitarki piękne. Przepraszam cię. Wow, jakie czederskie. Yeah. No to tu już mamy muzykę, podkład, to możesz śpiewać, ja muszę rapować tańczyć. Albo tańczyć. Aj no, gdzie jest ten podkład? Ale duet. Yeah. Człowiek tańczy po dwóch grzańcach. Bez alkoholu. I po karuzeli. Ty, jakie śmieszne w ogóle sama buzia wystaje. Też jest wilk. Też mam wilka. Jest cały. Dzieciaki? A, sobie czapy nowe czapki. Oglądamy. No piękne są czapeczki. Czy nie są dla dzieci? Ty masz zbyt poważną, ale takie rzeczywiście nie za duże głowy może, nie? Chodźcie, to przemyślimy jeszcze. Aha, bo to jest sezon. Dobrze, którą? Diabeł tasmański, świnka. Ej, diabła! To jaki ładny jest diabeł tasmański. Diabeł wcielony. To jest diabeł tasmański. Taki jesteś diabeł, jak on. Chociaż ten piesek też jest fajny. O, nie, nie, no teraz podkreśla twój charakter. Jeszcze, zdecydowanie. O, masz kły. Jestem wilkiem, nie boję się. O, miotki też są fajne, miody takie zestawia. O, żurawi na miodzie. Tego jeszcze nie było, chorob ten. Test miodu. Żurawi na miodzie. Czekam na wypowiedź. I dopiero skosztuję. Smakuje, jakby pomieszać żurawinę z wiatrem. A, nie spodziewałam się. Dziękuję ci. Fajne, bardzo fajne. Ale nie wiem, który już. No żurawi na miodzie. No dobre. Dobry, dobre. Bierzemy? No, ale są zestawy. Jest z żurawiną i... No, nie, to jest malina. Żurawina w miodzie. A jest. Mhm. Z kardynamonem i cynamonem. Też fajne. Żurawina to malina. Jakie ceny zestawów są? 6 zł za sztukę, więc w zależności od tego, ile. Okej. Okay. A tym razem miód z cytryną. Mm-hmm. Żeby nie było za słodko. Dobre? Coś się nie krzywisz. No jest kwaszne. Jest masło z cytryny, nie kwaszne. Gdzie masz te słoiczki? Jest schowane, już schowane. Dobra, to idziemy dalej. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Będziemy się zrelaksować teraz, tak? Ciastka lawendowe. Herbatka, syrop. O, syropu próbowaliśmy w zeszłym roku, bardzo było fajne. Bardzo fajne. Są ciastka, czy to jest co? To są wydełka glicerynowe z olejkiem lawendowym. Myślę, czy tej kawy, tej hałwy kawowej nie wziąć jeszcze. W sensie była tam kawałeczek. No już nie wiem, czy bym nie spróbował jakiegoś przykładu. Tu jak pięknie. Sklep afrykański. Dzikie rzeczy, fajne. On musi nożą satysfakcjonować. Będzie chciał cię zabić za te wszystkie zakupy. Wiedziałam, że to się tak skończy. Było zbyt pięknie. Zbyt pięknie było. Usługi fryzjerskie. 150 zł. Tam jest świeczka, chodź pokażę. Świeczka jest świeczka dla ciebie. Jaka? Maryśko. Można zapalić marihuanę. Legalnie w sumie. Dla domatorów. Oj, bardzo. Kurczeczki. Siema, siema. Byliśmy na tej kolejce. Nie były, nie były, ale jeszcze zapytałem. Aha. Krówki. A krówki, to jest piękne. Narzędzia, narzędzia. Co mnie tak przyprowadziliście? Co mi tak zasłaniacie? Halo. Fajne. No, muszą połowy narzędzi sobie korzystać, na przykład. Aha! To jest taki młotek. No tak, bo chyba się też zacznę interesować. Tu też jest pięknie. Piękne fondi. Ekstra luks. Chciałabyś takie w domu, co? Tak mogłoby stać sobie, ta płynność i cały czekolada. Sobie cały dzień. O, i serki. Bardzo ładny serki. Ale naprawdę dużo jest domków, nie? W tym roku jakoś mam wrażenie. Duży jarmark.
tu mamy mięska? Mięsko. Samo mięsko. Bursztyny. O, te jakie ładne brosze tam widzę. Przepraszam cię. Jest zapach grzańca? Naturalne kamienie. O, pięknie. Dobra. I dobra, do świeczki kiedyś. Aha, mówiłeś, że babcia, nie? Twoja ma. O, imbir, sok z imbiru. Wata cukrowa. Dobry. Wata, oj, tu pachnie pięknie. Paka ziemniaka. Paka ziemniaka. No. Zapach tego trzeba chwila przetestować, czy to jest dobrze. Czekaj, ja wziąłem od spodu coś, nie? Nie? Okay. Tak. Tak, wziąłem od spodu coś. Zabieram. O kurczę, długaśne, dzięki. Joda. Joda nawet jest. Akurat końcóweczka. Muszę zobaczyć, co tu się dzieje. A, brwi mu się podnoszą, fajne. Co ty gada? Tak, jak się ściśnie. Pikachu też podnosi, bo... Uszka chyba, nie? Nie, musisz ścisnąć. A. Ściskasz? O, i wtedy. Wow, dotarliśmy na koniec. Na jarmarku też można kupić choinkę na miejscu. Także w takim świątecznym klimacie. Nie, po prostu. Dobra, teraz musimy powiedzieć 5 powodów, dla których warto odwiedzić jarmark w Łodzi. Ja znajdę co najmniej 3. Pierwszym powodem, zacznijmy od kobiet, jest Ada. Drugim powodem jest Kuba. Trzecim jestem ja. Ja jestem dużym powodem, więc robię za dwóch. Czyli my tu zostajemy. Tak. Dobra. Jesteśmy powodami, dla których warto tu przyjść. Jest świetny klimat i świetne towarzystwo. Tak jest. I przepyszny grzaniec, i bezalkoholowy dla kierowców, i alkoholowy dla tych, którzy nie prowadzą akurat dzisiaj albo siebie, tylko prowadzą. Pyszne hałwy, pyszne wędliny. Wszystko tak. Co najlepsze. Zapraszamy na jarmark na Piotrkowską do Łodzi. Naprawdę, jest mega świąteczny. I do 26, z tego co wiem, jest, także jeszcze macie szansę wpaść. No, bardzo wam polecamy taki wieczór w gronie przyjaciół albo rodzinki w tym miejscu, bo po prostu naprawdę było super. Słuchajcie, jeżeli macie tylko możliwość odwiedzić tutaj Piotrkowską, jarmark świąteczny, to naprawdę zapraszamy. Tu w ogóle nie ma wymówek, bo Łódź jest w centrum Polski, to po prostu dokładnie. Każdy trzeba ma blisko przyjechać. I słuchajcie, dziękujemy też z całego serca naszemu przewodnikowi Jakubowi, bo dzięki niemu naprawdę mogliśmy poczuć ten magiczny, świąteczny klimat i było nic przepięknie. Nic nas nie ominęło. Nic nas nie ominęło, cały jarmark przeszedł. Byliśmy na wszystkich traganach, byliśmy na dwóch karuzelach, z których przepięknie widać jarmark. I to nie tylko taka trasa widokowa, ale no, też dawka było emocji, bo byliśmy naprawdę wysoko. Były różne wydarzenia w ciągu dnia. My niestety wcześniej nie dotarliśmy, ale dzięki tutaj Kuba. Warto sprawdzić program, bo naprawdę dużo się dzieje. Jest przepiękny zapach unoszący się wszędzie. Mnóstwo smaków można grzańce, spróbować. Grzańce, wędliny, no, kochamy sery, po prostu takie słodkości, hałwy, skarpetki, kurtki, czapki. Wszystko po prostu co jest. Pierdoły jakieś. My oszaleliśmy po prostu. No, było świetnie. I zmywamy się tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu dzisiaj już stragany powolutku się zamykają. Okay.